Robert Burczyk, niegdyś jeden z najlepszych adekery w tym kraju. Penta! Wicemistrz Polski, a potem gwiazda Teamu Rock, gwiazda Twitcha. Teraz zwykły streamer, pasjonat, miłośnik kart Pokémon. No i udało nam się tak spotkać, żeby nagrać wspólną maturę z informatyki, jak ją rozwiązywaliśmy na streamie. Wszystko oczywiście w ramach mojego drugiego kanału, Matura z Lewusem. No i pod koniec udało nam się zagrać sportowe 1 na 1 na Lisiny, więc zapraszam do oglądania. 1 na 1 na Lisiny nam idzie, była propozycja. Chcesz? No. To dobra, to dawaj. Szybkie, sportowe na zakończenie tego pięknego dnia. Dobra, i gramy na Lisiny, jo? Tak, ustaw rolny to skopiuję. Dawaj te, Precision the Perfect, takie co masz wbudowane domyślnie. Mam, no okej. Flash Ignite gramy. Teraz kurde, na Mistrza Polski gram, to nie byle co. Ja właśnie prawie ostatnio D3 wbiłem, ale to było z miesiąc temu, jak grałem dużo. Nie no, w sumie z 3 tygodnie temu. A jakie itemki? Blade'a. Blade i Pota. Okej. Okay. Czemu tam tak dziwnie? No ty, co jest to widzicie? Nie wiem, tak śmiesznie mi czepę chodzi. Dobra, już jest git. Kiedyś dwóch profesjonalistów, wspaniałych informatyków, aktualnie dwóch nierobów i nieudaczników. Nie no, jestem statystą na streamach, ostatnio to jest moja fucha. A to dobra fucha nawet. No. Najpierw jesteś statystą, a potem jest wielką gwiazdą. Tak. Jak na przykład jak ci wszyscy, na przykład z Sky Industries. Też zaczynali od takiego grania duo czy coś. Ostatnio Rafon się chyba wypowiadał o tych Sky Industries tak negatywnie. No. Rafona lekko odkleiło. No trochę prawdę powiedział. Bo też wydaje mi się, że to był cel Xayo Industries, żeby cały czas ktoś miał streama i to jest zrozumiałe. No tak, przecież. No bo to jest zajebiste, wszystko się wiesz, napędza. Mnie też wyzywał zresztą. A jak? To wyślę ci shota potem. O k***a, cwaniaku. Całotosa walnąłeś. Zaczarowałeś. My trzeba auto atakować. Konkretnie. Co teraz? Ja mam przewagę, bo się do ciebie poczuję. No i będzie level 2 power spike. No chciałem faszować. Spoko. Teraz trzeba troszkę przychillować. Aż tak jak moi widzowie, jak grałem z nimi jeden na jeden. Pod wieżą cały czas stoją. No. Teraz Slane do mnie puszuje, mam mniej HP, to sam zrobię, będę się podejść się wyjebać. No. No, teraz masz bounce'a. Ja pamiętam jak mało on mówił ten, jak walczył jeden na jeden, że coś tam bez honoru, bo w krzakach siedzieć coś takiego było. No bo że kurwa w krzakach się chowa przed klipami, tak się gra jeden na jeden, to kurwa no. Pierwszy raz takie jeden na jeden widzę. Ta, Synchro w krzaku siedział. No ty co kurwa, stało? Cwaniaku. Ja nie chciałem tak zrobić, ale wyszło. Backgriduję na potę, nie wiem czy to jest najlepsze zagranie. No i dobry kół. Teraz się skapnąłem, że jest prosty atak. Oj, oj, oj. Oj Robert, kurde, było blisko, biłeś. A to dopiero pod koniec, jak cię zabiłem. A. GG. No chyba, że chcesz jakieś best of 3 zagrać. Dobra, dawaj jeszcze jeden, albo będzie 2-0, albo remis. Spoko. Ale coś nie mam wyczucia do tego Lissina. To musisz się wczuć, to wiesz, to tak praktyka czyni mistrza. Ja też nie jestem ekspertem. Było 3 osoba? Nie, no nie będę Roberta skamował. 5 euro. Będziesz już tego skamowałem na content. A masz tureckie suby? Nie, ale to chyba jest taki wiz, który kupuje suby z Turcji tam i mu się na PayPala wysyła. Bo ja pamiętam, jak kiedyś były zakłady z wizami, to zawsze ten jeden giftował suby. No to ja ani z takim nie wiem, nic takiego nie wiem, umywam od tego ręce. No nic nie mam z tym wspólnego. To są, że tak powiem, pogłosy, może to nie jest prawda. Tak, tak, to tylko syn kolegi w GTRP był. O Jezu, teraz się skapnąłem z czym zacząłem. Oj, dobra. Z czym zacząłeś, że z kół? Nie. Co? No mam kół, no mam. Nic z tego, ja też mogę wziąć kół. I na równo. Wreszcie jak prawdziwi ludzie zagraliśmy. Szybka wymiana zdań. Zaczarujesz teraz, dawaj zaczaruj Robert. Nie no, ty trzymasz palec na flashu, jak ja bym flash na skół, to się odfaszuje i się też pewnie kół. Dobra. Nie no jak? Jasny gwint. Dobrze, że nie poszedłem do końca, bo coś czułem. Jest niebezpiecznie teraz.
No, jeszcze wziąłeś wootera? Nie, no nie, nie w takim stylu. Tak mnie zaskoczyłeś? Nie w tą stronę myszkę dałem. No i... Dobra, 2-0 jest. Jeszcze jedna? Dobra, dawaj. To ostatnio. remis był. Remis był. Ale mogłem zabić, nie wiem, właśnie... Koniec, no ten. Parta miałem po prostu, że level biłem wtedy. Dobra, tak gramy Resinem. To kwestia skina jest. Miałem skina. Grałeś jeszcze w LoL'a, czy nie? No nie grałem z tydzień. Ja sobie teraz tą streamę grałem w CS'a i w takie karty Pokémon, ale miałem ochotę zbytnio grać w nic teraz. Spoko, nie ma co grać na siłę. Twitchem grałem ostatnio i mi spoko szło. Ale Twitch to jest taka postać, że albo wyjdzie, albo trollujesz resam. No i to tylko tyle. Co tak szmerzy tutaj, jak on tak na tym chodzi? Zaczynamy z Q? No dobra, dawaj. Te press atak jest takie, trzeba nabić showtosy ciężkie dosyć. To nieprzystosowane na Lissinie. Znaczenia nie ma. Bardzo byśmy mieli takie same rundy, żeby oszukiwania nie było. Co teraz, Robert? No nie, przecież... No jak mam? Dasz we mnie Q, a nie dam w ciebie Q. Przewaga minionów. Ty bez flasha, mam jeszcze flasha. Masz flash przewagi. Twój... Your time to shine. Więcej HP. No jak to jest możliwe, no? Jak to zadaje 100 damage'u? Jeszcze raz, jeszcze jedna, to? No dobra, ale ostatnia. Gramy do wina. Ja teraz od dołu chcę być. Będziesz oglądał Ligę Mistrzów? A dzisiaj gra... Ale dzisiaj są chyba mecze takie mało, że tak... A ja mam E. Dobra, spoko, nie ma znaczenia. Nie używaj, możesz używać. No dzisiaj w zasadzie jestem prawie pewny, że przejdzie City i ten drugi. No i Liverpool to jest pewniak. Jakiś kupanik wsiada, czy nie? Nie bo czekaj, to co mówiłem na streamie, to mi weszło, to dzisiaj to co mówię, to nie wejdzie. Pewnie Atletico jakieś... Coś mi wstąpi, albo Benfica. Nie, no Benfica nie może pokonać Liverpool. Niemożliwe. A ile siadło? 0, bo nic nie stawiałem. Ale po prostu powiedziałem, że Villarreal przejdzie dalej, a na nich był kurs 3. Czemu nie postawiłeś? Bo jak stawiam, to wtedy nie wchodzi. A jak nie stawiam, to zawsze wchodzi. Poza tym nie wiem, jakoś nie mam fanu, nawet jak mi coś wejdzie, to tak nie wiem. Niby są większe emocje przy oglądaniu, ale nie mam z tego fanu. Mówisz, że nie lubisz pieniędzy, jak tak wpadają? To fajne takie, tak bardziej jak punktami jakbyś grał. O. No ale to nie tak, że wpadają, tylko je tracę zawsze. Już bo nie wiem. No może lepsze bety trzeba dawać? Ale to jest losowe, to tak jakbyś nie wiem co. Nie jest losowe. O kurczę. Jest, dobra. Dobrze. Kwestia strony. Kurde, gorszą stronę miałem. No mówię, no daje łatwiej. Dzieci. A ciekawe, czy to miało znaczenie, że ja zacząłem se, bo w sumie spróbowałem. Nie miało, po prostu zintowałem. Lepiej zagrałeś. Zrób kocie. Koć. Masz. Ale fajne.